Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Driver San Francisco. I zaczynam oczywiście od wyścigu, bo wyścigi to jest mój ulubiony chyba tryb w tej grze. Zresztą ja w ogóle lubię wyścigi is my life. No to grajmy. W poprzednim odcinku, jeśli pamiętacie, odblokowałem sobie Mustanga Forda, Chevy GT500, nie Mustanga, bo to jest Chevy. GT500 z napędem na tył i w końcu mogę wariować tutaj, driftować i w ogóle szaleć. Jest zajebiście. I tak, będę odblokowywał coraz to lepsze samochody i ten właśnie wóz jest takim wstępem do tych lepsiejszych. Brakuje mi tu czasami... spadaj! Gdzie on pojechał w ogóle? I czemu tu pojechał? Brakuje mi czasami tutaj Speedbreakera rodem z Need for Speed Most Wanted czy... Carbon, bo czasami są takie akcje, że ciężko to ogarnąć, a jak się uda tak fajnie przemknąć między samochodami jeszcze driftem, to w ogóle jest faza. Przede mną jest dwóch gości, muszę ich tu jakoś wyprzedzić albo zneutralizować i zaraz będę zjeżdżał, ale nie na autostradę. Wow, coś zarzuca, nie, pomyliły mi się przyciski ręcznego. Niedobrze. Jak rzuca, nie? Co on tu robił tym Chevroletem? No nic, łatwo udało mi się wszystkich tutaj przegonić. Ten wyścig odblokuje mi jakąś alfę ciekawą do kupienia później u dealera samochodowego, czy whatever, jak to się tutaj nazywa. I przejadę sobie ten wyścig, a później zaczniemy sobie robić misje główne. Wow, zobaczcie jak pięknie. Driftowanie w tej grze, za każdym razem ja to mówię, ale ono jest po prostu świetne. Może powiem coś o tym, jakie były moje pierwsze wrażenia z tej gry. Przede wszystkim, zaczynając w nią grać, byłem trochę w szoku. Moje podejście do niej było takie, kurczę, to jest typowa konsolówka, nie ma tu nic ciekawego, samochody prowadzą się tak samo i w ogóle już szczególe. Nie fajnie. Zagadałem się i zobaczcie co się stało. Czyli tak, samochody prowadzą się wszystkie tak samo, gra jest liniowa i właściwie nie ma tu nic ciekawego. No ale moje zdanie zmieniło się właśnie diametralnie, kiedy po raz pierwszy zasiadłem za samochodem. Holy shit! Nie, zwolnij przed metą. Kiedy po raz pierwszy zasiadłem do samochodu z napędem na tylną oś. To było coś. Wtedy zaczęło się driftowanie, wchodzenie w zakręty i w ogóle rzeźnia. Odblokowałem sobie samochód, mimo że dojechałem jako drugi. Tam chyba trzeba było się zmieścić w jakimś określonym czasie, więc z tym nie było problemu. Ale można sobie to jeszcze wyzwanie później jakby podkręcić, tak? Czyli osiągnąć lepszy czas. Świetnie! Właśnie sobie dojechałem do miejsca, gdzie mamy misję główną. Okej. Okay. Super. Right, quickest way to the site. Just follow the escort, Ryan. Do we have to? Yes, we have to. Dobra, i teraz muszę podążać za tymi gliniarzami. Gdzie teraz? O, już chyba dojeżdżamy na miejsce. That's a new move. O kurde. Dobra, i zobaczmy. Mamy tu jakieś chyba ładunki do rozbrojenia, albo coś w tym rodzaju. Ale tam fajny radiowóz stoi. Wow. No to gonimy gościa. Okej. Okay. Jedziemy właśnie Crown Victoria. Przełączę sobie na tego gościa. I uwaga! Nie mogę go dogonić! BUM! Yes! O, już oberwał pięknie. Aj! Zmieniamy kamerę. BUM! To spróbujemy może ataku z autobusu.
Boom! Oh, jest, jak pięknie. Co to tak dziwnie pierdziało? Jak jakiś motorek. Okej, zaliczono. Misja wykonana. Teraz bym pojechał sobie jakąś poboczną. I lecimy. To jest jakieś wyzwanie. To nie jest wyścig, więc będziemy coś tutaj musieli określonego zrobić. Nie ma problemu. Aha, już wiem. Będziemy musieli te plakaty wszystkie rozwalić. Auć, auć, auć. Pięknie. Ciekawe, czy jest osoba, która nakręciła taki gameplay z tej gry, jak te wszystkie plakaty rozwala dosłownie takim długim, jednym, zajebistym driftem, takim komposem. Chciałbym to zobaczyć. Podejrzewam, że to jest strasznie ciężkie, a trzeba mieć też szybki samochód. No, myślę, że są jacyś tacy mistrzowie, którzy po prostu tak zajebiście ogarnęli drift w tej grze, że potrafiliby to zrobić i nagrać. Ja czegoś takiego zrobić nie umiem, ale staram się. Okej. Bum, bum. Ooo! Ale ostro tu było. Dobra. Teraz tu. O, fuck, jak się zmieściłem. Auć, 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 auć. Tu na dół, na dół, na dół, oh man. I drift, o, nie zaliczyłem jednego, ale to chyba nic. Dalej, Lucek, uda ci się. Dobrze. O, o. Niedobrze, niedobrze. Świetnie, już prawie full. Okej. Teraz tutaj. I tutaj dwa pod rząd. I... BUM! Pięknie, tyłem udało mi się zahaczyć chociaż jednego. Wow, wow. Super. Ciekawe, ile punktów uda mi się zdobyć. No prawie, prawie, prawie full. 4550 willpower. Lecimy dalej. Co tym razem zrobimy sobie? Chyba jakąś misję główną znowu. Do tego Chevela, co? Nie no, trzeba Chevela zdobyć, bez kitu. Więcej sobie tych samochodów odblokuję, tym lepiej. Później będę miał w garażu lepszy wybór. A misję sobie i tak zaraz skończymy. Spokojnie. Oh yeah! Strasznie mi się podoba ten szyb. Cholera, co tu się działo? Dobra, trzeba się tu trochę rozpędzić, co? Wow! Jak? Jak to się stało? Nieźle. Ile punktów do końca? O! To jest jakiś krótki wyścig. Ja dziękuję, ile tych samochodów. Ja wszystkich chyba rozbijam po kolei. Dobra, trzeba się skupić na tej jeździe i przestać gadać. Przypominają mi się te filmy z lat 70., jak się jeździło po prostu po tych takich San Francisco-stowskich drogach. Ups. A ja sobie skrótem rypnę. Boom! Nieźle. Okej. Ile? 257 km na godzinę? Więcej trzeba lecieć. No dobra, 269 to był max. Nie dało się więcej wyciągnąć z tego. Ale spokojnie, odblokujemy nowe samochody. Wtedy zacznie się jazda. To
było dobre. Ale jak ten samochód wygląda już, no nieciekawie, powiem wam szczerze. Co nie, taki zgnieciony. Fajnie wygląda. Wow, fajnie wyglądają uszkodzenia w ogóle w tej grze. Tu miałem wyskocznię, no nie. Jest meta. Super. Yeah. Dojechałem jako pierwszy, fajnie. Dobrze, i co dalej robimy? Dostarcz świadka w bezpieczne miejsce. I don't like this. I could have dropped off the radar like that, but now my life depends on you. Mr. Wong, I've never lost a witness under my protection. Now let's get you to the safe house. Oh yeah. No dobra, jaki samochód? Czekaj, to jest Maserati. Maserati Gran Turismo S. Wow. Paranoja. Główne drogi zwiększają paranoję, boczne drogi zmniejszają paranoję. Użyj minimapy, aby znaleźć boczne drogi. Dobrze. Ej, to nie tu. Wow. Dobra, musimy tymi bocznymi dróżkami jakoś śmigać. Nie, to nie jest jazda na czas, więc nie ma tutaj problemu. Ale. Oj, mogę tutaj skręcić jednak. The first cop I get's been bought off. And now he's driving me around so I can catch a bullet. Hey, easy, fella, easy. We're still good. Okej, tutaj sobie pojedziemy. I tu powinno być spoko. This is better. Fewer eyes, less traffic. Okej, i teraz cały czas prosto. Trzeba szybko grzać, żeby, wiecie, nie napełniła się ta paranoja do końca. Tam zaraz będzie Super. Killing me won't kill the evidence, you know. If I die, zamknij mordę, koleś. Boom! The whole world knows. I am not a bent cop. Dobra, tutaj zaraz będzie ta dróżka. Whatever they're paying, I can get a hold of more. I have savings. Hey, you're just being paranoid. Sit back and calm down. Okej. Okay. Już będziemy chyba na miejscu. Trochę się rozbijam, ale to w tej misji nie jest najważniejsze. Ops. Trochę porysowany. See? I freaking told you so. O, gonią nas. No to trzeba uciekać. Dalej będzie paranoja? Nie, teraz po prostu spieprzamy. Polar Bear, this is Igloo. Safe house is compromised. Request immediate fallback. Over. New location has been sent to your PDA. We got another problem. Znowu paranoja? I set up a dead man's drop online. If I don't get to a computer real soon, dobra, a lot of bad files are going public. Man, Polar Bear, you better tutaj get ready. We're coming in hot. Kawałek drogi tej takiej pobocznej się tutaj wbije. Można trochę zwolnić. Jak to tu wygląda? Teraz skręcę tutaj. Niech się mu ta paranoja trochę zmieni. No jeszcze na czas? Chyba sobie żartujecie. No! Gaz do dechy, Lucek! Już niedaleko, zaraz będzie pełna droga. Och, ale mu rośnie ta paranoja. God damn it. Nic, może uda się dojechać jakoś. Shit, udało się. Good. Words fail me, man. Thanks. I guess. Hey, no problem. Enjoy all the daytime TV. Super. No i nic, udało się. No nie było aż tak trudno, ale jednak emocjonująco zdecydowanie. Camaro, gramy. To jest jakieś wyzwanie. Co muszę zrobić? Jeszcze nie wiem. Zniszcz ścigających się. Czyli jakieś policyjne wyzwanie, tak mi się wydaje. Ale jadę moim GT500. Rajdowcy. Zniszcz ścigających się. Okej. Boom! Dobra. Trzeba tu trochę przyspieszyć sprawę. Jadą cały czas prosto, jak miło. Dobra, gdzie oni są? Są tutaj, więc ja sobie na tym skrzyżowaniu wezmę jakiś wóz. Powiedzmy tego vana. I... BUM! Viper ACR! O, jaka szkoda! Jednego mamy z głowy.
Oje, co wybieramy? Co tu mamy? Ja, biorę tankera. Już nie mogę się doczekać, uwaga. BUM! I BUM! Trzech naraz! Kurde! To było niezłe. Dobra, ostatniego sobie rozwalę już tradycyjnie. Ale się pięknie ustawili, jeden za drugim. Uwaga! No chodź, 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 chodź. Uwaga! BUM! Oj! Tylko się od niego tak odbiłem, rykoszetem. Ile tych checkpointów zostało? Nie wiem. Ale super, że na prostej się ścigają. Co on odpieprza? Ile tych checkpointów tutaj jest? A, jeszcze 5. Dobra, to możemy sobie wrócić i powalczyć. What? Ooooo! Super! Załatwione, odblokowałem Camaro. No nic, Camaro to trzeba od razu kupić. Powiem wam szczerze, to jest fajny wóz, naprawdę. Mam nadzieję, że to... Chociaż nie, to jest te nowe Camaro chyba. Tak? Chwileczkę. Nowe Camaro? Kurde, nie zobaczyłem. Ale to jest to chyba nowe. Chwileczkę. No dobra. To weźmy sobie jeszcze... Co tutaj? Tutaj są jakieś poboczne, malutkie wyzwania. Wyprzeć... A co odblokowuje? Nic, daje tylko jakieś tam punkty. Te punkty woli, tak? A co tu mamy jeszcze? Dobra, to bierzemy główne zadanie i to będzie co tym razem? Zawieź furgonetkę więzienną na posterunek. Dobrze, zobaczmy. It's like driving a combine harvester. This thing's never gonna make it to the lab. It's got to. It's valuable evidence for forensics. I'm sure it's nothing done, but we seem to have lost. Ten dziadek przypomina mi pewnego aktora bez kitu. Tak, ten aktor grał w filmie Było sobie kłamstwo, kojarzycie? On był głównym bohaterem, który po prostu umiał kłamać. Co tu mam zrobić? Ej, aha, bo już tym prowadzę. Już to prowadzę, przychodzenia. Tutaj. Okej, teraz będę musiał sobie transportować. Okej. Teraz tutaj cały czas w lewo. Cały czas w lewo. W lewo. These forensics guys don't mess around. Hey, we're towing the truck. Jericho made his getaway in. Yeah, Jericho's guys could be after it. And we've lost our escort. You're kidding me, right? Whoa. Whoa! Right on cue. We've got bad guys. Oh man, we're a big fat sitting duck. I przede mną, i za mną. I to są Camaro SS. Spadaj mi stąd, koleś. Cholera jasna. No nic, trzeba tutaj sobie trochę... BUM! Słabo. Dobra, jednego zniszczyłem. Ale wystarczy dojechać tutaj na miejsce. I już. A, to jest... Dobra, nic nie mówię. To będzie dobre. This isn't over. If Jericho wants this truck, I know he'll send more guys. Otóż to. Dobra. Super. Teraz moim zadaniem jest zatrzymać tych gości. I tutaj kogoś mamy, w którą stronę on jedzie? Tak. No to weźmy sobie tak. Uuu, sroko! Where the hell are these guys coming from? Baniec. No dobra. Zadziałamy inaczej. Ooooooo! Ral, podwójnego knockoutu nie było, chociaż tak w miarę dobrze się ustawili. Nie pykło po prostu. A tutaj? I boom! Super. No i co? Wykonałem sobie chyba kolejną misję. Zdaje się. Chociaż nie, coś się tu jeszcze dzieje. No dobra, przyjechały posiłki. Już jestem chyba bezpieczny. Okej. Dobra. I co? No to chodźmy sobie zrobić misję Tenera.
That platinum job needed an inside man. Great minds, partner. Our man's a kid by the name of Dennis Haynes. Worked there for 3 years, quiet, keeps himself to himself. Suddenly starts splashing the cash like he's a king. Not smart. If he's got our attention, he's got Jericho's. And not in a good way. Okay. So where are we gonna find this Haynes kid? Him and his partner do lunch up by Golden Gate Park. Gotta show off his new wheels. Let's go spoil his appetite. Quit trashing the car! If we can connect Jericho with this heist, then we know he definitely hasn't blown town. Which means he's got a good reason to stick around. Which means we can start to close the net. How about we stick to the rope? Where's your sense of adventure, Jones? How did they get to Haynes, I wonder? The guy's a complete nobody, never achieved nothing. A sack full of Benjamins has an effect on losers like that. O, mamy wyskok, ale tu muszę skręcić. O nie, dobra, wyskok. You wanna slap some learner plates on these wheels? You wanna try a career as a comedian? You sure he's gonna be near the bridge? All I know is he likes to pick a quiet spot around here to chill his face. Dobra, jestem już na miejscu. Wow. Co to tutaj stoi? That's gotta be our man. Get a 500. You're sure throwing some serious green around, Haynes. I told you, my aunt died, left me a bundle. Come on, Haynes, you can tell me. You were in on the platinum heist, right? That's bull. Where do you get off saying that? Well, if that's the way you want to play it. Buckle up, Buttercup, this is gonna get scary. What? Oh, będziemy musieli go nastraszyć, okej. Okay. Ja wam pokażę, jak to się robi. Uwaga. Oh. Well, calm down, man. You're gonna tell me everything. Keep driving like that, and I ain't telling you nothing. What the hell is wrong with you? Chevy. Come on, man. Chevy, tam jechało. Wiecie, jak to Chevy się nazywa? Chevy Cobra, ale ma 6-litrowy silnik skubany gumą. I wyskok. Insane? We're gonna die. Autobus. Jaguar XKR tam jechał. Dobra, zobaczmy. Czy coś wygada, czy nie? Chyba jednak będzie gadał. I did it. I tipped them off. You better talk fast, Dennis. I need details. They knew who I was. They... Oh, God! Yeah, seems I'm not the only one who figured you'd squeal. Please! You gotta save me! They'll kill me! Fine, but hold out on me. You'll be begging them to take you. Będę jechał pod prąd i myślę, że ich zgubię, bo taka była wskazówka gry. I będę jechał szybko. Whoa, watch your distance, man! Uwaga. Zobaczymy, czy się gdzieś rozbiją. Wątpię. No ale coś się tam nie, coś się rozbijają. Dobrze. No to. Oje, coś się rozbili. Został już tylko jeden. Wow! To jego chyba inaczej załatwimy. Nice driving, douchebag. You really want to get mouthy with me? Okej, gdzieś się tam zatrzymał z tyłu. Zrobimy ładny wyskok do góry. Hopuś. I hopuś. Bum. Nie wiem, czemu powiedziałem hopuś. Nigdy tego słowa nie używałem. No cóż, uczymy się całe życie. Okej. Kurde, nie mogę go zgubić. Nic, trzeba sobie trochę pomóc. Okej. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Zgubiłem brania. Layla, paint me a picture, Dennis. She was really hot, okay? Kind of foreign looking. She's probably the one who wants me dead. I helped you, Haynes. Now you help me. Who was Layla gonna sell it to? Man, platinum's priceless. It's too easy to trace. They ain't gonna sell it. They were gonna use it.
Use it how? I użyć do czegoś, so, Layla set up a platinum job, and Jericho plans on using it. How the hell do you use platinum anyway? O, jakaś bomba czy coś? Previously on Driver San Francisco. Okej, okay. I co, odblokuje kolejny obszar, czy będziemy siedzieć dalej w tym samym gównie? Nie, no na pewno samochody jakieś nowe na ulicach się odblokowały, to bez dwóch zdań. Widzieliśmy już przecież Jaguara XKR-a, czy Chevy Cobra, tak? Z silnikiem 6-litrowym. Ale powiem wam, że to jest stary dosyć samochód i o, jest Jaguar XKR. To jest dość... A tutaj co jechało? Aha, ten dealer. Cobra jest dosyć starym samochodem i mimo tak dużej pojemności silnika nie generuje aż tak ogromnej mocy, jakby na to mogły wskazywać parametry aut, no, silnika, tak? W sensie pojemność. No nic, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną przez ten odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem w Driverze San Francisco. Na razie, pa pa.